Trwajmy w obliczu trudnych doświadczeń, jakie niesie za sobą wierność Ewangelii, zachęcał dziś ojciec święty Franciszek. Tradycyjnie, jak w każdą niedzielę, papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Każdy z nas jest wezwany do nawrócenia, ale też brania własnego krzyża. Nie jest to tylko kwestia cierpliwego znoszenia codziennych udręk, ale także dźwigania z wiarą i odpowiedzialnością tej części znoju i cierpienia, jakie pociąga za sobą walka ze złem. Krzyż powinniśmy traktować jako znak naszego pragnienia zjednoczenia z Chrystusem poprzez służbę z miłością naszym braciom, zwłaszcza tym najmniejszym i najsłabszym. Krzyż jest świętym znakiem Bożej miłości i ofiary Jezusa i nie powinien być sprowadzany do przedmiotu przesądnego lub ozdobnej biżuterii. Ojciec Święty podkreślał, że jeśli chcemy być uczniami Jezusa, to jesteśmy wezwani do naśladowania Go, poświęcając bezwarunkowo nasze życie ze względu na miłość Boga i bliźniego. Modlił się także za wstawiennictwem Matki Bożej, abyśmy nie wycofywali się w obliczu prób i cierpień, jakie pociąga za sobą świadectwo Ewangelii.